Witajcie kochani, doktor Adrian z tej strony się kłania. Dzisiaj bardzo ciekawa przesyłka, taka duża, że nawet się nie mieści w kadrze. Przesyłka jest od, jakby nie było, czekajcie, o, widzicie? Tak, stało się, Cards Planet, dokładnie adres sklepu podany, mail podany. Stwierdziłem, że jakby się tak mocno wkręciłem w te karteczki, no to faktycznie Sebek ma rację i muszą one mieć lepszy domek. Także postaram się, żeby w tym 2014 roku także karty miały lepszy ten rok u mnie i będą lepiej przechowywane. Stąd będę często zamawiał rzeczy właśnie z Cards Planet. No i dzisiaj jest taka pierwsza przesyłka, doszła bardzo szybko, wspaniały kontakt po zrobieniu zamówienia, mailowy jest naprawdę z tym sklepem, także naprawdę polecam. Błyskawiczna wysyłka, cały czas jest monitorowana, macie informacje, gdzie jest, co jest, jak jest, no po prostu no cud, miód i orzeszki. Żeby nie tracić czasu, to ją sobie tutaj spróbujemy rozpakować. Czekajcie. Ach, ta folia. Zły nóż wziąłem, no jak zwykle, nie? Czekajcie. Tak, weźmiemy to w ten sposób. Ja tam wiem, co jest. Dobra, weźmiemy. Ja tylko tutaj na wizję otworzymy. O, zobaczcie, jak to jest. Bo ja chcę pokazać po prostu, jak to jest. Jak to jest pakowane przez nich. Znaczy Sebek to już pokazywał też, ale to on mnie właściwie zachęcił do współpracy z nimi, w celu takiej, znaczy współpracy z nimi, żeby po prostu zamawiać u nich rzeczy, bo mają bardzo fajne i wiem, że mają fajne, bo już byłem u Sebka, jak wiecie, widziałem. Zobaczcie, jak to jest wszystko zabezpieczone. Najwyższej jakości folia bąbelkowa, gruba, to nie jest tam malutka taka beznadziejna, gruba. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. No i to jest całe te piękno tych gości. A wiem, że to są ludzie z Cards Planet, to są ludzie, którzy nie tylko sprzedają te rzeczy, ale oni także zbierają karty, także się tym pasjonują, także wiedzą, o co chodzi. Ja dzisiaj wam zaprezentuję po prostu, co u nich jako pierwszy rzut zamówiłem. Będę zamawiał na pewno więcej rzeczy, ale tu będziecie mieć przykład, co zamówiłem. Natomiast potem w filmikach już kolejnych poinformuję was, co dokładnie każde akcesoria do czego służą. Także zaczniemy tak szybciutko. Tutaj mamy dokładnie stojaczki, które Sebek już też pokazywał. To są stojaczki na karty. Ja je będę często używał w filmikach, żeby wyróżnić karty specjalne, ale to jeszcze przy okazji kolejnego filmu będę wam pokazywał. Także to są te stojaczki. Tutaj mamy trzy rodzaje top loaderów. Zobaczcie, trzy rodzaje. Każdy jest z innej firmy. Tu mamy top loader z Ultra Pro. Widzicie? Wymiary mają prawdopodobnie tak, 3x4. 3x4, czyli mają te same. Tu jest Card Concept i Top Loader 3x4. To też nagram osobny filmik o tym. Porównamy sobie te Top Loaderki, jeżeli chodzi o średnicę, jeżeli chodzi o grubość, głębokość, będziemy wkładać karty poszczególne. Także to też w następnym filmiku będzie. Super. I tak. Tutaj mamy twarde. Widzicie? Holdery. To jest holder na kartę. Ja wam pokażę później też w osobnym filmie wszystko, jak się montuje w nim prawidłowo kartę. To jest ten sztywny 4x4 śruby, który często też widnieje u Sebka na filmach. Pokazuje go z tyłu, ma kartę tam Ronalda włożonego, także też super sprawa, polecam bardzo. No, tu mamy wspaniały pojemnik, dzisiaj chyba nawet go Sebek prezentował, chyba to jest ten sam. Jest to z firmy Ultra Pro pojemnik, bodajże jak dobrze pamiętam, chyba na 150, tak, kart. Znaczy głównie to służą do tego, żeby w tych top loaderach trzymać te karty. To też wszystko na spokojnie później wam pokażę. Także też fajna sprawa.
co my tutaj dalej mamy? No, tutaj mamy dwa rodzaje koszulek. Koszulki mamy z BCW i tutaj mamy koszulki, folijki, cienkie setka i tu też jest setka, tak? To są po prostu z różnych firm Ultimate, Guard i Card Sleeve z BCW. Zobaczcie, te są, no, różnią się troszkę i kolorystyką, te wydają mi się lepsze. No, ale to też sobie je porównamy w następnym filmie, bo tu po prostu jest za dużo tego, żeby wszystko pokazać. O, tu znowu kartonik, tu nic nie ma, tak? To jest tak, żeby się nie porysowało. O, tu jest na 100 kart pudełeczko, ono jest tak wysuwane, ale to wszystko też zostanie zaprezentowane w następnych filmach. O, to Blaudarek też twardy, zobacz. Z innej firmy, też na 4 śruby. Też będziemy montować jakąś ciekawą kartę do niego. Super. O, i o, tu jest, tu są kolejne koszulki, zobaczcie tutaj, momencie, to może zrobimy tak, tu są kartoniki, ja będziemy składać, ja wam pokażę, jak się je składa, różnej wielkości, te sobie ktoś pokazywał, ten teraz na 400, to są różnej wielkości, także to też będziemy w osobnym filmiku, pokażę wam, jak się składa, jak się filmiki wrzuca do nich, znaczy karty, przepraszam. No i tutaj mamy jeszcze jedną z Ultra Pro, bo tutaj mieliśmy z BCW. I tutaj mamy z Ultimate Guarda, czyli te trzy też sprawdzimy, która lepiej pasuje, która nie, do kart akurat tych piłkarskich, które zbieramy, ale mam też karty z WoWa, także porównamy sobie. I to, co Sebek też prezentował z BCW, to są segregatorki rozdzielające karty. Także i tu mamy reklamy, kartonik na bok, także w celu podsumowania, co będziemy prezentować w następnych filmikach, to są trzy rodzaje folii z różnych firm. Mamy tutaj, tak, mamy dwa rodzaje twardych tych na śrubę do blauderów, card holderów tak zwanych, dwa rodzaje, super sprawa, tak. Mamy trzy rodzaje top loaderów z różnych firm, z BCW, z Ultra Pro i kart z Koncepta. Także to będziemy prezentować w następnych filmikach. To jest to. Dwa pudełeczka. Tu jest na karty luzem bardziej, na 150 takich kart. No i tutaj mamy na top loaderach, na twardych opakowaniach, żeby trzymać. Podkładki na stojaczki, na karty, też głównie fajna sprawa. Rozdzielacze na karty. No i to by było tym razem wszystko. Wszystko zostało zakupione w Kartkoryczyn. Jeszcze raz bardzo, bardzo polecam ten sklep internetowy. Mają też stronę internetową, wszystko znajdziecie w opisie. Tak jak mówię, poszczególne akcesoria będę prezentował w następnych filmikach. Na pewno nie jest to moja pierwszy zakup w tym sklepie. No i co można powiedzieć? Mam nadzieję, że wasze karty też będą tak przechowywane, bo naprawdę warto. Ja dużo przesyłek dostaję i no, czasami no, ręce opadają, jak te karty wyglądają. Tutaj naprawdę no, ta firma robi wszystko, żeby te karty dobrze się czuły w domu. Także polecam i widzimy się w następnym filmie z Cards Planet. Trzymajcie się ciepło, cześć.